Ostatnio zastanawialiśmy się nad zdaniem z Ewangelii, która jest kanwą naszych rekolekcji, nad słowami Jezusa: Zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Na szczęście nie zabrano nam Pana młodego, jest z nami. I taką właśnie odpowiedź daje Jezus uczniom Jana Chrzciciela, którzy go pytają, dlaczego jego uczniowie nie poszczą. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Otrzymujemy tutaj podpowiedź, jak pozbyć się lęku. Kluczem jest doświadczenie obecności Jezusa. Nie można się smucić, mając świadomość, że Pan Młody Jezus jest z nami, jest obecny w naszym życiu. Myślę, że te słowa warto sobie wziąć do serca w tym, co przeżywamy. Towarzyszy nam wiele pytań, obaw, niepewność, może nawet lęk. Pan Młody jest z nami. Nie można się smucić, nie wolno tracić nadziei, yy, wiedząc o tym, że Jezus jest w naszym życiu. Przypomina mi się też Ewangelia o burzy na jeziorze Genezaret, kiedy apostołowie są przerażeni w łódce, nie wiedząc, co ich czeka, i nagle widzą postać, która się do nich przybliża, rozpoznają Jezusa i słyszą Jego głos, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Ja sobie zawsze, jak rozważam te słowa, tak myślę, Pan Jezus nie mówi odwagi, bo łódka jest dobrze wysmałowana i nie przecieknie. Nie, nie mówi też odwagi, bo były już gorsze burze na jeziorze i jakoś to wszystko dało się przeżyć. Mówi odwagi, to ja jestem. Nie bójcie się. Jego obecność jest kluczowa doświadczenie obecności Jezusa. I moi kochani, także w tym, co teraz przyszło nam przeżywać, myślę, że zbawienne i kluczowe jest doświadczenie obecności Jezusa w naszym życiu że nie jesteśmy sami. Wszystkie zabezpieczenia są bardzo ważne. To, czego wymagają od nas służby medyczne, co przypominają księża biskupi w swoich apelach do nas skierowanych, jest nieodzowne i od tego to nie ma żadnego odstępstwa, bo mamy rozum, musimy się tym kierować, ale w tym wszystkim musi nam jeszcze towarzyszyć doświadczenie i przekonanie, że jest z nami Jezus. Moi kochani, bardzo często patrząc na życie ludzi, którzy po ludzku patrząc, powinni być spełnieni, powinno im niczego nie brakować, widzimy, że to, w czym człowiek nieraz upatruje oparcia, fundamentu w swoim życiu, zawodzi. Takim bardzo przemawiającym, nieraz krzyczącym wręcz przykładem są historie celebrytów, ludzi z pierwszych stron gazet. Można powiedzieć, że los się do nich uśmiechnął, że szczęście popatrzyło im w oczy. Ale. Niestety ich życie, ich życiorysy, nie do końca są szczęśliwe. Przynajmniej nie mówię o wszystkich, bo wiadomo, że nie można uogólniać. Natomiast no, popatrzmy na przykład Whitney Houston, piosenkarka, którą no, rzeczywiście życie obdarzyło wielkim talentem, znana przede wszystkim z filmu Bodyguard, z, tej, z tego przeboju I Will always, always Love You, kiedy miała wystąpić w gali z okazji rozdania nagród Grammy, Znaleziono ją 11 lutego 2012 roku martwą, a w jej ciele lekarze odnaleźli ślady kokainy, marihuany, leku przeciwrękowego i środka zwierczającego mięśnie. To w takim dniu, kiedy na miała wystąpić w Gali, Oskara w dziedzinie pop muzyki. Moi drodzy, na pogrzebie Whitney Houston wykonano jej jedną z ostatnich piosenek, która znalazła się na jej ostatnim albumie: I Look to You. W tej piosence piosenkarka pyta, po tym wszystkim, co przeszłam, do kogo teraz mam się zwrócić? Zwracam się do Ciebie. Piosenka mówi o Panu Bogu. W tej piosence również są piękne słowa potem. Kiedy wszystkie melodie ucichną, w tobie będę słyszeć pieśń. Odkryła to pod koniec swego życia. Obecność Jezusa w naszym życiu. Moi kochani, ja w swoim życiu chrześcijańskim, kapłańskim, ja sobie nie wyobrażam, gdybym nie miał Jezusa w moim życiu. Ja to mogę powiedzieć z całą pewnością też na podstawie moich doświadczeń pozytywnych, negatywnych. Bo tym wiadomo, że chcemy mieć wzrok skierowany na Jezusa, ale bardzo często sprawy tego świata, jakieś sprawy pilne, ważne, jakiś niepokój sprawia, że tracimy go z pola widzenia. Ja mogę powiedzieć, że kiedy tracę Jezusa z pola widzenia, to we wszystkich dziedzinach mojego życia zaczyna dziać się coś złego. To naprawdę działa, mieć wzrok zwrócony w kierunku Jezusa. Kiedy jeszcze nie było internetu, telewizji, ludzie chcieli też korzystać z różnych rozrywek, różni sztukmistrze, magicy występowali na jarmarkach, na rynkach miast. Między innymi był popis, wójt programu, przejście Lino Linoskoczka. Rozciągano linę pomiędzy dwoma dachami. Przechodził człowiek, który miał w ręku taką tyczkę na drugą stronę. Ludzie byli przerażeni. Zastanawiali się, jak on przejdzie, czy sobie da rady. W połowie drogi bardzo często się zachwiał. Wszyscy zamierali, zastygali w niepewności, ale okazało się, że to był tylko blef, bo on doskonale sobie radził, Już miał taką wprawę, że nie musiał patrzeć się pod nogi. Mało tego nawet się nie mógł patrzeć pod nogi. Bo prawdopodobnie kiedyś czytałem, że gdyby popatrzył taki chodzący po linie pod nogi i zastanawiał się nad każdym swoim krokiem, to by nie przeszedł. Tajemnicą tego przejścia było to, że on musiał mieć wzrok utkwiony w punkcie docelowym w tym punkcie, do którego miał dojść. I to jest obraz, który sprawdza się w życiu. Jeżeli będę miał Jezusa stale przed oczyma, nie będę koncentrował się na swoich rękach, swoich obawach, na tej niepewności. Na tym, co teraz wszyscy przeżywamy, ale będę miał Jezusa przed oczami, będę miał Jezusa w sercu, przejdę, bo On jest źródłem mocy, on jest źródłem siły. Najważniejsze, żeby nie tracić Jezusa. Zauważmy, że Piotr w czasie tej burzy na jeziorze Genezaret, mówi: Panie, każ mi przyjść do siebie powodzie. To jest dziwne, bo jeszcze przed chwilą skrzyczał przerażony, nie mógł sobie z tym wszystkim poradzić. I teraz jakby chce sam odczuć jeszcze dodatkową kruchość, dodatkową niepewność. Bo wychodzi z jedynego zabezpieczenia, jakim jest łódka. Opuszcza to jedyne zabezpieczenie, może po to, żeby doświadczyć tego, że Jezus ratuje. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Deiserta Taitero Suzuki, jeden z takich najbardziej znanych w Europie Zachodniej propagatorów buddyzmu, Zen, Japończyk, pewnego razu stanął pod krzyżem, takim krucyfiksem, jednej z katedr w Europie i patrząc na Jezusa w konwulsjach, Jezusa, który przeżywa cierpienie, artysta gotycki średniowieczny bardzo naturalistycznie przedstawił to cierpienie Pana Jezusa, pyta dlaczego wy chrześcijanie jesteście tacy smutni? Dlaczego na waszych ścianach, prawie w każdym kościele, w każdym domu wisi wizerunek martwego mężczyzny umierającego na krzyżu? Poparcie na naszego buddę. On jest uśmiechnięty. No to prawda. Ale moi kochani, w moim przeżywaniu wiary właśnie to, że Jezus jest Bogiem, który wszedł w centrum naszego cierpienia, który nie tylko patrzy chłodnym okiem na to, co dzieje się na świecie, ale sam stał się człowiekiem. Płakał nad grobem przyjaciela, który na krzyżu miał spiesznięte usta, był ubiczowany, cierpiał, Wołał Boże, czemuś mi opuścił. Jezus, który poznał to wszystko nie tylko z nieba, ale jak śpiewamy w jednej z kolęd, porzucił śliczne niebo i obrał ziemskie barłogi, jest Bogiem, do którego mam zaufanie. Właśnie dlatego, że nie zawsze się uśmiecha. Właśnie dlatego, że jest Bogiem, który przeżył smutek, wie co to lęk, który pocił się krwią. Właśnie dlatego mu ufam. Przychodzi mi na myśl wspomnienie z parafii, w której byłem wikarym. Pierwsze piątki miesiąca odwiedzaliśmy chorych w domach. W niektórych parafiach księża to czynią w pierwsze soboty, a teraz w tym trudnym czasie, no, tak na marginesie yy, przypomnę, że ksiądz biskup w apelu skierowanym w takim liście do księży podziękował nam, księżom, yy, za to, że teraz, mimo że ta posługa wymaga nieraz poświęcenia, wysiłku, a nawet pokonania takiej obawy o swoje własne zdrowie, księża czynią to no, z wielką gorliwością, miłością do swoich wiernych. Odwiedzają chorych nie tylko w pierwsze piątki, ale w razie potrzeby, w trudnych sytuacjach, wiadomo, nie, nie z błahych powodów, bo to wiąże się z narażeniem zdrowia ich i, i tych, do których są posłani, towarzyszą swoim parafianom. To jest, to jest no, piękne świadectwo, pokazuje, czym jest Kościół. I z tego cieszymy, że jesteśmy potrzebni. Jako księża czujemy, że jesteśmy teraz potrzebni. Dzięki Wam, moi kochani. I w tej, w tej parafii, wracając do tego głównego wątku, odwiedzaliśmy chorych. No Odwiedzałem między innymi taką staruszkę, właściwie nie ją osobiście, ale i męża. Mieszkali w takim domu góralskim, takiej chatce drewnianej. Mąż był obłożnie chory, a w dodatku był głuchoniemy. Ona się z nim porozumiewała za pomocą takiego kodu znaków migowych. Nie znała języka migowego, tego oficjalnego, ale znakomicie się z nim potrafiła dogadać. Mieli taki swój system różnych kodów, gestów. I tam z tego domku wychodziłem zawsze podniesiony na duchu. Przynosiłem tam pana Jezusa, ale o wiele więcej może tam sam zyskałem, będąc, będąc w tym domu, bo ta pani była niesamowicie radosna. I tą radością aż kipiała na zewnątrz, potrafiła się nią dzielić. Pewnego razu pytam tą staruszkę: że pani, niech pani mi powie, skąd pani czerpie taką radość, taką, taką siłę ducha. A to pytanie było tym bardziej zasadne, że ten chory mąż nie był jej jedynym cierpieniem. Ona miała trzech synów i wszyscy zginęli. Jako matka musiała pochować swoich synów. Jeden, z, pamiętam, że pracował gdzieś w elektrowni i zginął przy pracach z wysokim napięciem. Drugi został potrącony przez samochód. Pytam, niech pani mi powiedz, skąd pani czerpie taką siłę, taką radość, mimo tego wszystkiego? I wtedy ta starsza pani mnie zawstydziła. I mówi: To ksiądz mnie pyta, gdzie mamy czerpać radość w życiu. Ksiądz to powinien najlepiej wiedzieć. Ale powiem księdzu. I mówi: Kiedy byłam dziewczyną, mama nauczyła mnie śpiewać taką piosenkę. Kiedy jest mi ciężko, zawsze ją sobie powtarzam i wraca nadzieja. Będąc tam drugi raz, już w czasie kolejnego pierwszego piątku, patrzę na stole leży tekst tej piosenki. Napisała własnoręcznie takim pismem nieporadnym z błędami starszej osoby. Piosenka jest następująca. Wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Nie zlęknę się nieszczęścia, ni smutku żadnego. Bóg zasmucił, Bóg pocieszy, bo jest Bogiem wszelkiej rzeczy. Także i moim. Ty, pani już nie ma na tym świecie. Zmarła, do tego domku nawet nie ma, tam jest teraz jakiś biurowiec, a mi została. Mam ją w swoich rzeczach i czasami do niej zaglądam. Wszystka moja nadzieja u Boga mojego. Moi kochani, można być człowiekiem po ludzku, sądząc, spełnionym, któremu nic nie powinno brakować, a przeżywać ból i wielki niedosyt w życiu, jakiś głód miłości, być wewnętrznie niespełnionym. A można być starszą panią, która ma chorego męża, sama się nim opiekuje, bo jej dzieci już nie żyją, a mieć w sercu radość, prawdziwą radość i nadzieję. To jest takie doświadczalne potwierdzenie tego, że ten, kto zaufa Jezusowi, na tym się nie zawiedzie. Goście weselni nie mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi. Jezus jest z nami. Może być, powstać wrażenie, jak powiedziałem na początku tego dzisiejszego spotkania, że zabrano nam Pana młodego. Ale moi kochani, popatrzmy, ta staruszka z do której przychodziłem z Komunią Świętą, ona swój domek zamieniła w domowy kościół. Nie mogli już wychodzić ze względu na wiek do kościoła, ale ich życie, ich dom tętnił życiem wiary. Oczywiście, że msza święta spędzana w kościele doświadczana we wspólnocie ludzi wierzących, jest niezastąpiona. I Kościół ten bardzo mocno stawia w przykazaniu kościelnym. Wiadomo, że to musi być to coś tak bardzo ważnego i niezastąpionego uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej, skoro Kościół wymaga, byśmy co tydzień w niedzielę uczestniczyli w Eucharystii. Ale w sytuacji, kiedy jest to niemożliwe, Pan Bóg nie żąda od nas rzeczy niemożliwych, Dał nam zdrowie, dał nam życie, które mamy chronić. Popatrzmy, jak to wspaniale, że Pan Bóg dał Kościołowi władzę kluczy, że powiedział Piotrowi, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dzięki tej władzy my możemy uczestniczyć w tych łaskach. Ja jestem przekonany, no, ten, kto ma, kto zna Pana Boga, kto doświadcza, kim jest Bóg, no, nie będzie myślał, nie, 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 nie będzie sądził, że Pan Bóg nas pozbawia łask. W tym czasie, kiedy nie możemy przyjść do kościoła. Wiadomo, że to wszystko, tego wszystkiego możemy doświadczyć w naszych domach, które nie tylko mogą, ale już się zamieniają, jak wiemy, w kościoły domowe w pełnym tego słowa znaczeniu. Ostatnio mówiłem o 10 tysiącach wejść na kamerkę online w czasie przyświętej. Dziś już wiemy, że jeden z księżyców mówi o 20 tysiącach wejść. To widać, jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Moi kochani, świadectwem Waszej decyzji. Jest to na przykład, że opowiedzenia się za Jezusem, że w tej chwili się słyszymy, że korzystacie z tych rekolekcji, że jesteście, że mogę do was mówić. To jest świadectwo waszego wyboru, to jest świadectwo naszego wyboru, że dzisiaj spotykamy się poprzez te łącza internetowe wokół Jezusa Chrystusa. Cierzmy się z tego. I moi kochani, ten czas próby, czas niepewności pozwala nam doświadczyć. Obecności Jezusa. To pytanie, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi, to jest pytanie retoryczne, bo odpowiedź już dajemy, dajecie na to swoim życiem. Jesteśmy w sytuacji Piotra, który wyszedł z łodzi, może został pozbawiony Piot na własne życzenia, a my wbrew swojej woli, jakichś zabezpieczeń, oparcia. Ale właśnie wtedy, kiedy nie doświadczamy oparcia, kiedy doświadczamy, jak kruchy jest, jak kurche jest to, co nam się wydawało filarem, na którym można się oprzeć. Przynajmniej tak było do tej pory. Właśnie teraz może rozpocząć się nasza wspaniała przygoda z Jezusem. Możemy odkryć Jezusa w naszym życiu. Cliff Stephen Louis, autor opowieści z Narni, w swojej książce Smutek, którą napisał po śmierci swojej ukochanej żony, książka składa się jakby z dwóch warstw. W jednej ma niesamowity żal. Nawet takie pretensje do Pana Boga, że to dopuścił, ale w drugiej potem nagle widzimy, jak ono odnajduje nadzieję właśnie w Bogu. I mówi tak, że gracze w karty, może taki przykład troszkę no, niezbyt poprawny moralnie, ale, ale chodzi o sens, że gracze w karty dopiero wtedy zaczynają cieszyć się grą, kiedy wchodzi w grę duża stawka. Myślę, że w, czas, w czasie, kiedy doświadczamy tego, że. Właściwie nie mamy wyjścia. Trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Szukamy oparcia. Właśnie teraz jest szansa, żebyśmy tak naprawdę już na całego, bez reszty, zaprzyjaźnili się z Jezusem. Rację ma Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Goście weselni nie mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi. A właśnie tak jest. Jest z nami.